Cześć, witajcie na kanale Zrób to Sam. W tym filmiku mamy dla Was szalnoszyjnik, bardzo prosty do zrobienia, bardzo szybki, jest zrobiony z mega grubej włóczki, mega grube szydełko i dzięki temu możemy sobie zrobić w bardzo krótkim czasie fajny, miękki szal. I tutaj jest nasz kłębek, tak się nazywa, super wool, po prostu numer. I mamy 200 gramów na 80 metrach. Powinien nam jeden kłębek wystarczyć na cały szal. To nie będzie jakiś bardzo duży szal. Mamy tutaj włóczkę, wełnę poliakryl 75-25%. Jeśli chodzi o grubość, dziesiątkę. Ja niestety mam albo dziewiątkę, albo dwunastkę i nic pomiędzy. I tak wyszło, że chyba lepiej będzie zrobić sobie dwunastką, przynajmniej mi się lepiej robiło dwunastką niż dziewiątką, czyli luźniej niż ciaśniej. Zaczynamy sobie od oczek łańcuszkowych, jak zazwyczaj. I teraz ilość tych oczek, liczba tych oczek zależy oczywiście od Was. Jeśli chcecie mieć szerszy, to więcej, węższy szal mniej. Więc sobie zrobimy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Mamy 12 oczek. I jedziemy sobie ze wzorkiem. Odliczamy dwa i się wbijamy tutaj. Robimy zwykłe oczko, czyli przeciągamy włóczkę przez dwie pętelki, które mamy na szydełku. I na sam początek te dwa oczka to były jak gdyby na taki pierwszy łuczek na wysokość, czyli generalnie oczek w rządku jest 10. Tak, wiecie, o co tutaj chodzi? Tutaj mamy taki łuczek zrobiony z tych dwóch ostatnich 11 i 12 oczka. I bierzemy jedno oczko jedno oczko łańcuszkowe w powietrzu, opuszczamy jedno oczko na dole i wbijamy się w kolejne. Tutaj robimy zwykłe oczko, przeciągając przez dwie pętelki włóczkę, potem oczko łańcuszkowe w powietrzu i znowu opuszczamy jedno na dole, wbijamy się i tutaj robimy znowu zwykłe oczko, jedno oczko łańcuszkowe w powietrzu, opuszczamy jedno na dole, wbijamy się, kolejne robimy zwykłe oczko łańcuszkowe w powietrzu i to teraz jest ostatnie w tym rządku oczko, też robimy zwykłe oczko. Jak widzicie, to jest dosyć wąski szal, nie będzie zbyt szeroki, ale mamy bardzo miłą, bardzo mięciutką włóczkę i teraz robimy sobie wszystkie rządki dokładnie w ten sam sposób. Dwa oczka na wysokość, dwa oczka łańcuszkowe, opuszczamy sobie pierwsze i tutaj wbijamy się pomiędzy tymi oczkami z pierwszego rządku. Łatwo znaleźć, wbijamy się w duże dziurki, za każdym razem robimy tam jedno zwykłe oczko oraz jedno oczko łańcuszkowe na jako łącznik. I tutaj jest ostatnie oczko. Zwykłe oczko, przeciągamy znowu dwa oczka łańcuszkowe na wysokość, odwracamy robótkę i wbijamy się pomiędzy oczka i robimy tutaj zwykłe oczka razem z oczkami łańcuszkowymi w powietrzu. Tak wygląda cały wzorek. Jest bardzo prosty, jak widzicie. I przez całą długość tego kłębka robimy właśnie coś takiego. Dwa oczka na wysokość i tutaj jesteśmy na brzegu. Zostało nam tylko tyle włóczki. To wystarczy na zszycie początku i końca. Będziemy dzięki temu mieć szal na szyjnik. Możecie sobie patrzeć na wzorek, jak wygląda taka ładna plecionka. I tutaj brzeg wygląda w ten sposób, trochę jak warkoczyk. Bardzo sympatyczna, przyjemna w dotyku włóczka i łączymy sobie
początek i koniec. I wtedy będzie gotowy szal. I wbijamy się w pierwsze oczko. Przeciągamy włóczkę przez dwa oczka. Mamy jedną pętelkę na szydełku i wbijamy się w kolejne oczko. Przeciągamy pętelkę przez pętelkę. Znowu wbijamy się. Nabieramy i potem przeciągamy przez dwie warstwy i pętelkę przez pętelkę. I to jest sama końcówka. Tak wygląda ten szef. Bardzo łatwo go będzie ukryć, nie będzie go widać prawie. Musimy sobie wszyć końcówkę, wyciągamy. Ona nam się tutaj zaraz przy początku pojawia. Możemy sobie... A nie, z drugiej strony, tam jest początek. Tak czy owak musimy to wszyć, a tak wygląda cały gotowy szal. Bardzo ładny i sympatyczny. Mam nadzieję, że Wam się również podoba. Zachęcam Was jak zwykle do subskrypcji naszego kanału i zapraszam do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!